Ale jest pod honorowym patronatem pana burmistrza. Panie burmistrzu, dziękujemy panu za to, że pan zechciał objąć honorowym patronatem dzisiejszy występ. Dziękujemy panu za wszystko, że pan jest zawsze z nami, że nie gardzi pan ludźmi starszymi. No i jak właśnie zespół jest pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Wyszkowa Puszczy Białej Kamienickiej. Ale istniejemy dzięki Urzędowi Miasta. Wszystkie właśnie jesteśmy, jak ubrani czy coś, to jest dzięki Urzędowi, dzięki panu, panie burmistrze. Także jeszcze raz gorąco dziękuję w imieniu całego zespołu. Gorąco dziękuję. To też wspaniała instytucja, która już od wielu, wielu lat przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób starszych. W tym tygodniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniorów. Pozwólcie więc państwo, że wszystkim seniorom złożę najserdeczniejsze życzenia, a naszym dzisiejszym bohaterom, artystom życzenia szczególne. Szanowni państwo, zespół Wyszkowiacy już od wielu, wielu lat bardzo wiele robi dla osób starszych. Integruje, scala, promuje i trudno sobie wyobrazić dzisiaj jakokolwiek imprezę kulturalną, artystyczną Wyszkowa bez udziału zespołu Wyszkowiacy. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie wam dzisiaj dziękuję. Gratuluję działalności, prosimy o więcej. Naprawdę jesteśmy z was bardzo, bardzo dumni. Nie będę już się więcej rozgadywał, bo tak naprawdę przyszliśmy was słuchać. Listu też nie będę czytał gratulacyjnego, tylko przekażę pani kierownik Wandzie. Dziękuję bardzo. Powie nam nasza koleżanka Stasia.
Monolog pod tytułem Dyskoteka. Dziadek z babcią doczekali sędziwego wieku. Zapragnęli raz w życiu iść na dyskotekę. Dziadek kupił sobie w sklepie nowe pantofle i ubranie, a babcia suknię wynalazła tam, gdzie ciuchy tam. W przygotowanych kreacjach czekali z soboty. Babcia przez cały tydzień nosiła na głowie papiloty. Gdy się zjawili w kawiarni, młodzież oniemiała. Babcia od progu dziadka do tańca porwała. Nagle się zatrzymali, bo płynie z głośnika jakaś nieznana dla ucha wrzaskliwa muzyka. A rozdygotane pary snują się po sali, tak jakby choroby świętego wita dostali. Więc dziadek zapytał, gdzie oberek, gdzie poletka, gdzie mazur przestany, gdzie polonez, kujawiaczek, walczyk odwijany. W czasach, gdzie panuje tylko twist, rumba, lumbada, to naszych starych polskich tańców już by nie tańcować nie wypada, więc zanika to, co było tradycją w narodzie, bo i młodzi już hołdują zachodniej modzie. Po godzinie dziadek z babcią do domu wrócili, choć nie byli w Ameryce, Manhattan zwiedzili.